Kriezel. Zagrana piłka przed pole karne, uderzenie z dystansu. Szczęścia próbował Iwan Felix. Kriezel. Teraz okazja i w poprzeczkę trafia Iwan Felix. Z nowych nabytków w ekipie z Lubawy. Dobry przechwyt Jagielloni, uderzenie na bramkę. Kołesnikow, nie ma faulu, Kołesnikowi nogami z najwyższym trudem obronił to uderzenie. Bramka otwierająca wynik, wisi w powietrzu i chyba wykakałem, bo w taki sposób z numerem 14 Antonio Lopez zdobywa swojego pierwszego gola. Czy zdecyduje się bezpośrednio uderzyć? Kriezel strzela i gol! 2-0! Nie popisał się teraz między słupkami Kamil Dobrenko. Uderzenie z dystansu Lisowskiego, obronione przez Okuniewskiego. Pedrinho, ładna akcja konstruktorów, 3-0! Lopez z zimną krwią. Taczak i wyciągnął się jak struna między słupkami. Sandecki na lewą stronę, ale tutaj niedokładnie przyjął piłkę Korzyszkiewicz. Sandecki odzyskał piłkę, Lisowski. Lisowski słupek ratuje teraz kontrakt, jeszcze Sandecki. Dobre podanie w pole karne. Jakim cudem teraz nie strzelił Felix. A ciężko gra się przeciwko kontraktowi, kiedy ma się pełną już pulę przewinienia, ale w końcu do 3 razy sztuka. Iwan Felix w końcu trafia do siatki. Kołesnikow. Znowu Ukrainiec przy piłce, mocne uderzenie. Będą w stanie zawiesić się poprzeczkę ekipie z Lubawy, a w taki sposób swojego pierwszego gola zdobywają w tym spotkaniu. Zagrana nieco na uwolnienie. Dobrenko znowu zbiega do strefy zmian. Zabrana piłka Czakowia tutaj! W takich okolicznościach trafia do siatki Adriano Lemos, chyba zaskoczył wszystkich. U siebie w drugiej rundzie rozgrywek na pewno będą groźni dla każdego. Uderzył na bramkę Kołesnikow, jeszcze poprawka dwukrotnie. Nie panował futsal Kinema. Uderzenie z dystansu i gol! 6-1. Neme strzela, jeszcze dobitka, ale nie udało mu się pokonać Okuniewskiego. 3 minuty do zakończenia tego starcia. 6 kontrakt i 1 Jagiellonia. Uderzenie z dystansu, ależ teraz pech Neme. Przekroczyli przepisy zawodnicy Jagiellonii. Lopez czy Dobrenko, kto okaże się lepszy? Lopez! Hat-trick zawodnika kontraktu, 7-1 w Lubawie. Rusza jeszcze Jagiellonia. Jeszcze okazja. Nie ma mowy o przewinieniu. Felix podaje na lewą stronę. Jest tam Pedrinho. Nie zdołał trafić do siatki. Felix naciskany przez Kołesnikowa. Felix. Teraz jednak przekombinowali w tej sytuacji konstruktorzy, ale Sakowicz nie wykorzystał tej szansy. Rozgrywki ze szkolnych boisk to takich, kiedy to kopało się piłkę w najmłodszych latach, kiedy wszyscy znajdowali się akurat w tym miejscu, gdzie znajdowała się piłka. I słyszymy końcową syrenę, która kończy ten mecz. 7-1. Kostrak Lubawa pokonuje Jagiellonię Białystok.